Dzień dobry Państwu, Magdalena Kośny. Dzisiaj moimi gośćmi są Piotr Kwiatkowski oraz Wojciech Pomorski. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, chciałabym zapytać Pana, jak to się stało, że zabrali Panu dziecko? Nie było Państwa wtedy w domu, był ktoś w ogóle w domu? Jak to wyglądało? Wtedy byliśmy, tego dnia byliśmy, tak jak już kilka razy mówimy, na latarni z żoną. Wróciliśmy do domku z córeczką. Córeczka wypiła mleko, położyła się spać. Znaczy, położyliśmy ją spać. I no, z żoną porozmawialiśmy troszeczkę, jak to w małżeństwie bywa. Nieraz doszło do konfliktu takiego, że słowo w słowo poszliśmy. Żona usiadła się w pokoju, ja byłem w kuchni. No był krzyk między nami troszeczkę i w końcu żona zasłabła. Ja wyszłam po prostu do dużego pokoju i nie wiedziałam, co zrobić, bo to dla mnie pierwsza w ogóle, że ona mnie zasłabła. Tak było. No to dramatycznie. Tak, no i dlatego zadzwoniłem od razu do mamy. Mówię, mamo, zrób coś, mówię, nie wiem, zadzwoń na pogotowie. I mówię, powiadam, żeby ktoś tutaj przyjechał. Mówię, bo ja nie wiem, co on zrobić nawet. To był, nie wiem, nawet może nawet pół godziny, może pół godziny. I przyjechało pogotowie razem z policją. Dwóch policjantów i dwóch pracowników pogotowia ratunkowego. No i żona, poprosili żonę, ażeby żona pojechała z nimi do kliniki. Wtedy moja mama powiedziała, że to ja pojadę z tobą, Ilonka. Jednak jeden z policjantów powiedział wprost, że nie, że ja mam jechać z żoną, a moja mama ma zostać z dzieckiem. No, chwilę po wyjeździe mama zgasiła światło i tak dalej, bo tak mówiła. Poszli, mama też, bo to było późno, poszli spać po prostu. Około drugiej w nocy zadzwonił domofon. No i mama jest tutaj no, troszeczkę i ona tak czuje się niebezpiecznie w tym mieście, bo to miasto Hamburg to jest rzeczywiście niebezpieczne miasto. I otworzyła, bo pracownicy proszę otworzyć Jugendamt. I mama otworzyła drzwi, to pani szybko, raz, dwa przyleciała na drugie piętro do nas. Mama im otworzyła drzwi, pani sobie zapaliły światła w całym mieszkaniu, jak był u siebie przede wszystkim. Jedna pani zadzwoniła gdzieś, mama tyle zrozumiała, że po busa, żeby bus podjeżdżał już. Druga pani już miała, nachylona była nad naszą małą Marcelinką. Mama próbowała krzykiem, bo to była rozgoryczona przecież, krzykiem i próbowała przeciwstawić się tym kobietom, jednak jedna z kobiet ją po prostu, można powiedzieć, to nie jest pchnięcie, uderzyła ją na tyle, że mama na tą chwilę mama będzie miała niedługo zabieg w klinice. Bo noga jest napuchnięta i to całe to kolano zostało, no ja nie jestem lekarzem. Mama, a zgłosili nie, nie. To Państwo gdzieś? Tak, to, było, to zostało. Mama nie chciała, bo nie chciała problemów robić Marcelince. Policjant obiecał podczas rozmowy ze mną, gdzieś była trzecia w nocy, że jeżeli Ilona wyjdzie z kliniki w poniedziałek, automatycznie dziecko wróci do domu. Ale tak się nie stało. Nie, po dzieci się tak nie stało. Przecież my walczymy cały czas o tym. Ale z tego co wiem, mają Państwo jeszcze dwójkę dzieci. Tak. Dlaczego Jugendament się nimi nie interesuje, a interesuje się właśnie małą dziewczynką bezbronną? Wie pani, weryfikujemy każde słowo, co do nas mówią pracownicy Jugendamtu. Oni pierwsze spotkanie, aż to było 17, to było we wtorek, października, i pani w Jugendamcie spytała się, gdzie Marcelinka się urodziła, więc my powiedzieliśmy, że w Hamburgu. I jakie ma obywatelstwo? Powiedzieliśmy, że polskie. I tylko to. Ja uważam, że oni traktują go jak swoją własność. Zresztą do żony już powiedziano dwu-trzykrotnie, że żona mówi, że to jest moje dziecko, a oni cały czas twierdzą i mówią, nie całkiem. Oni tego nie piszą, nam tylko mówią. Nie? Kompletnie nie znam. Pan, panie Wojciechu, może wie, dlaczego zabierają tylko małe dzieci. Czy to kwestia tego, że małe dziecko łatwiej zgermanizować i zmanipulować? To jest też kwestia zarobku, bo na małe dzieci dostają większą pulę pieniędzy. Wiem, że w przypadku państwa Kwiatkowskich na Marcelinkę równa 7 tysięcy euro dostają miesięcznie. To jest to, co wiemy. A to też faktor dochodzi do tego, że łatwiejsze są do zgermanizowania maluchy
niż dzieci starsze. A w przypadku też państwa Kwiatkowskich szczęśliwym trafem dwójka dzieci była u brata, u swojego wujka zwyczajnie. Tak by zabrali też na dwójkę. Także tutaj też możemy mówić o dużej dozie szczęścia w ich przypadku, bo by była trójka dzieci zabrana. W jednej rodzinie, to znaczy nie jednej, ale jednej, co ostatnio wyrwaliśmy te dzieci, to była piątka dzieci zabrana, a równocześnie. W innej rodzinie, to, która ma 12 dzieci, też próbowano zabrać dzieci, no to cała dwunastka z rodzicami się ewakuowała, są w Polsce. To są głównie względy finansowe, względy faktor germanizacji białych dzieci, europejsko wyglądających, podczas gdy jest tu wiele ludności napływowej, około 7-8 milionów muzułmanów, Turków, wszystkiego praktycznie tam z tamtych rejonów. Mówię o muzułmanach, islam, bo tam tak łatwo im to nie przechodzi, jak przechodziło z Polakami. To jest pochodna nieudolności wcześniejszego rządu, który no, Tusk i reszta tego towarzystwa, Sikorski, to żenująca polityka to była, czy Komorowski, to w ogóle nawet nie można mówić o polityce, to było wierno-poddańcze zachowywanie się i w ogóle nie wspieranie nas, Polaków, których tu jest około 3 milionów w Niemczech. A czy teraz jest lepiej za rządów PiS-u? No, bez porównania. Jeszcze jest dużo do zrobienia, ale już pociąg ruszył. A my troszeczkę go popychamy jeszcze i troszkę ciągniemy. Jedna stacja, druga stacja. No tak powolutku do przodu, ale w porównaniu z wcześniejszymi to w ogóle no, tak naprawdę nie ma o czego porównywać, bo jeżeli my przez 8 lat nieudolnych rządów tej sitwy postkomunistycznej musieliśmy z nimi walczyć, żeby w ogóle ona nam pomagano, czy w ogóle gdziekolwiek pokazano nas, oni mieli rady radiofonii wtedy i telewizji i blokowali kompletnie. Nie można było naprawdę, przypadki, gdzie można było pomóc, gdyby troszeczkę, chociaż troszkę się wysilili. A tam nie było nic, wręcz przeciwnie, jeszcze nas spróbowali dyskredytować, gdzie mogli, w jakiś tam delikatny sposób. Najlepiej przemilczać w ogóle. Musieliśmy walczyć z postkomunistami w Polsce, którzy opanowali rządy w naszym kraju i tutaj z nazistowskimi naleciałościami w tej organizacji, która taką ostoją nazistów jest, bo to bardzo newralgiczna organizacja służąca poprawianiu demografii Niemców jeszcze w czasie wojny, przed wojną, a od 1939 roku, która bardzo pomagała w germanizowaniu polskich dzieci. Ich było łącznie około 200 tysięcy, które zostały zgermanizowane. Nad tym miał też pieczę Jugendamt. I tam byli ludzie, którzy bardzo się wysługiwali nazistowskiej ideologii. Wiele się zmieniło, ale w sądownictwie niemieckim zostali naziści. Naziści zostali w Jugendamcie i dalej robili to, a tym bardziej, że mieli doświadczenia z setek tysięcy dzieci, że dziecko błyskawicznie zapomina. Przecież pan Piotr mówił, że dziecko już ich zapominać zaczęło. No już obcy ludzie, to są błyskawicznie dla dziecka 1-2 dni, to jest tyle, co dla dorosłego rok. Dla takich maluchów. Ono żyje, ono kładzie się spać, zapomina i nowym dniem żyje. Te twarze, które ona widzi dzisiaj, jutro, to ona się przyzwyczaja. Tak jest u dzieci małych. No, moje córki, które zobaczyłem teraz po 14,5 latach, są kompletnie zgermanizowane. Miały 3,5 roku i 6,5 roku, jakie porwali z moją byłą żoną Niemką. Jugendamt niemiecki, austriacki, Austria, ojczyzna Hitlera, tam jeszcze gorsze są te Jugendamty jak tu w Niemczech. No i wszystko robili, żebym nie widział ich, żebym ich nie mógł spotkać. I czy ktokolwiek, dziadkowie też wnioski składać, żeby mogli wnuczki widzieć. Ale wszystko robili, żeby odseparować od wszystkiego, co ma cokolwiek wspólnego z nieniemiecką kulturą, językiem, w tym przypadku polskim, a my z Niemcami mamy wiele zaszłości. No nie zawsze chcieli nas germanizować, bo ładnie wyglądają Polacy, Polki. Ja rozumiem. Panie Piotrze,
Gdzie pan skierował swoje pierwsze kroki, kiedy to już się stało, kiedy dotarło do pana, że dziecka nie ma i dziecka panu nie oddadzą? Ambasada, konsulat? Może po prostu jak pan trafił do pana Wojtka? Pierwszy, zaraz w poniedziałek, kiedy, że tak powiem, próbowaliśmy nawiązać kontakt z agentantem, dostaliśmy termin na godzinę 11:30, a wcześniej jeszcze dzwoniłem do konsulatu, do jednego z panów i ten pan po prostu kazał mi przeskanować wszystkie dokumenty, które po prostu były potrzebne do tego, żeby konsulat wiedział, kto to jest Marcelinka i tak dalej, i tak dalej. Wysłałem to wszystko więc skenem i z 2-3 dni później skontaktowałem się, a to tylko dzięki mojemu bratu, który dużo siedzi na internecie, że tak powiem, i po prostu mówi, Piotr mówi, idź do pana Wojciecha, do Pomorskiego, mówi, on się zajmie takimi rzeczami, mówi, chyba jedyny specjalista w tej chwili, w tych Niemczech. No i zadzwoniłem do pana Wojciecha, się umówiliśmy, dwa dni później się spotkaliśmy na termin. I wtedy panu Wojciechowi wszystko wyjaśniliśmy. No i pan Wojciech ruszył to na właśnie machinę całą naszą, bo przypuszczam, że gdyby nie media, prasa, to by się nie ruszyło tak szybko. No na szczęście myślę, że wszystko będzie dobrze, ale teraz tak, był pan na widzeniu u córeczki, tak? Czy może panią dotykać, całować, przytulać? Czy to jest kompletnie zabronione? Nie, możemy dotykać Marcelinkę, tylko że jeżeli ja jestem w pracy, żona jest sama, opiekunki spoglądają na moją żonę co godzinkę, co pół godzinki. Jeżeli ja jestem, można powiedzieć, że jest nadzór non-stopem. I tym bardziej, że używam dużego sprzętu do fotografowania, czy dużego. Ten, jaki mam, tak większy sprzęt, aparat mam fotograficzny i bez niczego, nawet patrząc, bo one nie lubią tego, jak się robi zdjęcia. Można powiedzieć, że jesteśmy jednym małżeństwem, które tam przychodzi i które robi zdjęcia, ewentualnie staram się jeszcze inne rzeczy robić, ale... Właśnie a propos zdjęć, bo dowiedziałam się z mediów, że Marcelinka ma chore uszko, jakby już zagrzybiało jej tak, tam, że kompletnie się nią nie opiekują. Znaczy ja nie wiem, z jakiego to jest powodu. Czy dlatego, że jeżeli my jesteśmy w Jugendamcie, z dzieckiem wychodzimy na spacer, bo nawet jak jest taka pogoda jak dzisiaj w Hamburgu, jest bardzo brzydko, dzieci mają wyjść i ja powiedziałam, że Marcelinka jest chora do opiekunki i mówię, że ja idę w poniedziałek do pracy, na przykład to było w zeszłym 2 tygodnie temu i opiekunkę to nie interesowało. Czyli żona jest chora, żona miała zapalenie skrzeli zaraz, no 2 dni później byliśmy u lekarza. Marcelinka, że tak powiem brzydko, z gilem po pas musiała wyjść na dwór i pomimo tego musiała 40 minut siedzieć na tym deszczu. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To jest... No to ja mam na to zdjęcia. Mamy również zdjęcia z Marcelinką. To chyba tak bardzo bolało, że nie dałem za bardzo dziecko sobie tego zrobić, ale mamy po prostu zdjęcia potwierdzające to. Także no, będziemy dalej działać w tym temacie. Po drugie, wczoraj, o ile codziennie kontaktuję się z Jugendamtem, żona dzwoni, wczoraj, o ile się dowiedziałem, Marcelinka, pomimo tego, że ma grypę, została zaszczepiona. Czego... Przecież nie można tego robić. No właśnie, o to chodzi. Z choroby, nie? Tak, musi zdrowy organizm być, żeby szczepić. Ale też nie mają pełnomocnych z państwa świadkowskich, znaczy, takie rzeczy robią. O ile wiem, znaczy to jest, żona tego nie dostała pisemnie, tylko czterokrotnie żonę powiadomiono, że ma przynieść kartę choroby Marcelinki i kartę ubezpieczeniową. Żona wydrukowała pismo i poprosiła o podpis. Z tego, co my wiemy na tą chwilę, to byłoby bezprawne, gdyż my jesteśmy rodzicami, nie ugentant. Po prostu tak jakby nas przymuszono do tego, że mamy oddać, bo oni chcą. Tak, ale oni w ten sposób mogli zrobić krzywdę, mogę zachować na autyzm, tak? Na cokolwiek. Dlatego ja tego nie rozumiem. No na razie czekam dalej na te reakcje. Jutro będzie widzieć Marcelinkę, zobaczymy, co będzie się dalej działo i zobaczymy, jak z tym łóżkiem i chcemy postaram się rozebrać, żeby zobaczyć resztę ciała jeszcze dziewczynki. Mhm. Panie Wojtku, jak pan myśli, da się coś z tym zrobić i jak szybko można odbić, że tak powiem, dziewczynkę? No my tak czy tak ją odbijemy, tylko jest kwestia, jakich środków użyjemy.
Na razie spróbujemy spokojnie. Najsensowniej by było, gdyby Jugendamt oddał dziecko bez procesu. Czego się nie spodziewam, bo tutaj widzę, że na udry idą i szykany były, mścili się za to, że państwo dostali tak szeroką pomoc, bo z reguły oni biorą dziecko i tak pół roku, rok, nawet więcej, znam przypadki, trzymają bez wyroku sądowego. Strumień pieniędzy płynie na małe dziecko, 7000 euro miesięcznie. No to są spore pieniądze tu w Niemczech, no powiedzmy trzech ciężko pracujących ludzi i tyle zarabia na miesiąc. Tą sumę, którą na takie dziecko dostają. Ciężko tyrający ludzie. Mhm. Po 2000 z czymś euro mogą mieć. A tutaj... Ale wyznaczono już terminy rozprawy? Właśnie jeszcze nie ma terminu, ale myślę, że już blisko tego jesteśmy. Termin rozprawy, my się już przygotowujemy ze wszystkich możliwych stron do terminu i tutaj też bardzo się cieszę, że pan Piotr szybciutko z żoną doszli do nas, nie popełnili przez to żadnych błędów, które już mogły być popełnione i uniknęliśmy ich praktycznie. Jugend tam przymuszał do różnych rzeczy, tam manipulował państwem kwiatkowskim, żeby sobie ich jak jakiś, nie wiem, bezwładny przedmiot, co, który tam podpisuje, co podsuwają. Ale to zaraz przyblokowaliśmy i dzięki temu wielu błędów uniknięto. I uniknęliśmy, unikniemy. Wszędzie państwo kwiatkowskie mają nadzór naszej organizacji, naszych ekspertów. Z jakich dziedzin są potrzebni, taki jest stosowany. Także myślę, że szanse, że spokojnie wszystko udowodnione zostaje na procesie, że przede wszystkim zabranie dziecka było nieuzasadnione. Dziecko było spokojnie z osobą dorosłą, która nie była pod wpływem narkotyków, alkoholu, czy nie wiem... Czy no i coś się wymyślił, jaki jest powód zabrania tego dziecka. Jeszcze nie wiemy. Było z babcią dziecko. Państwo, jak to wszędzie w życiu, mogą mieć różne problemy, jak to w małżeństwach. No to wszędzie zdarzają się kłótnie, wiadomo. Normalna rzecz, tak. Dla nas było istotne to, że dobro dziecka nie było zagrożone. Tam nikt nigdy dzieci nie bił, nie maltretował, nie darł się na nie. A że między sobą tam czy małżonkowie się pokłócą, czy coś, no zdarza się najlepszym. A tym bardziej, że była osoba, jeżeli pan mąż pojechał z żoną do szpitala, co jest normalne, bo żona jest w stanie słabym, no to jedziemy razem, no nie zostawił jej. A w tym czasie zatroszczyli się o opiekę nad dzieckiem, tak. I co, jaki tu powód, żeby starszą kobietkę, no widziałem panią Krystynę, babcię, Krystynę, tak? No, malutka taka, kobitka, kochana, idzie tutaj to pchać, Boże kochany, ale to Niemki, kobieta, oni pokazują, że oni tu rządzą, że dziecko jest własnością narodu niemieckiego, a rodzina może tak długo tylko dziecko mieć, jak długo na to Jugendamt pozwala i to toleruje. Także widocznie nie pozwalali, nie, ale to sobie z nim porozmawiamy. Myślę, że cały nasz kraj, wszyscy Polacy będą dokładnie w szczegółach wiedzieli, jak ta sprawa będzie szła. I to będzie jedno z następnych... Znaczy ja obiecuję, że się będę tym zajmować. To dziękuję, pani redaktor. I za fatygę przyjazdu też tu do Hamburga, do nas. Nie ma sprawy. Myślę, że tą sprawę załatwimy tak czy inaczej. To będzie jedno z setek dzieci, które nasze stowarzyszenie pomoże odzyskać. Ja mam do pana takie ostatnie pytanie, bardzo ludzkie. Jak państwo się czują z tym wszystkim psychicznie? Psychicznie to jest katastrofa dla nas całkowita. My, to jest najgorsze to, że my już nie dajemy dzieciom tego, co dawaliśmy, bo my wszystko dajemy już teraz Marceince. My się musimy rozdwoić teraz już na szczęście, bo córka potrzebuje już taty i mamy, syn potrzebuje, znaczy cały czas nas potrzebowano, ale to jest tak, że my, jak to powiedzieć, dzieci się boją, nie? Tego wszystkiego. Syn i córka chodzą do szkoły, gdzie to jest zabronione w Niemczech, z telefonem komórkowym. Po prostu po to tylko, że jeżeli coś się stanie, poczuje się źle, tylko żeby od razu dzwonić.
Po drugie, dzieci mają wpisane numery telefonów do pana Wojtka Pomorskiego, do adwokata i do konsula, tak samo w Hamburgu, w razie czego, bo im się to, żeby dzieciami nie zginęły, bo ja nie wierzę tej instytucji. Znaczy ja bym panu poleciła coś takiego jak GPS, że pan wpisuje numer i panu wyświetla od razu pozycję, przesyła pozycję, gdzie znajduje się dziecko, dokładnie. Co do ulicy. Tylko widzi pan, że można tak coś zrobić, tylko że tak jak Marcia i Inka, oni zabrali w śpioszkach. Nawet smoczkę nie wzięli. Śpioszki, nie wiem, czy miała chyba pieluszkę na sobie nałożoną w nocy, to tak wzięli. No upodnili moje dziecko, no, myślą, że ich z własnością. Ja nie dam tego dziecka. Na pewno je odbije pan Wojtek. Załatwimy tą sprawę. To jest do zrobienia wszystko. W takie czy inne środki stosując, odzyskamy dziecko, państwo będą mieli je wreszcie tam, gdzie powinno być, czyli w rodzinie. I ze swoimi siostrzyczką, z braciszkiem, które rechotali, razem się bawili. Takie śliczna, ładna, 10-miesięczna dziewczynka. I dzieci z nią ładnie lubiły się bawić. Radość rodziców, a tutaj straszne cierpienie. No to jest straszne, bo to też praktycznie dość świeżo po urodzeniu też cały organizm kobiety jest przystosowany do dziecka. Nagle odrywają dziecko, gdzieś tam trzymają. Ja nie wiem, czy pana żona nie karmiła jeszcze piersią do tego czasu. Nie, już nie karmiła piersią. To jedno szczęście. Bo... No też. Tylko zabrali ulubione mleczko, którego już mamy w domu pod zapasem. Polskie mleko. A jak tam z tym różańcem w tym różaniec, wisi jeszcze, bo wiem, że jeden ukradli. Tak, jeden był nad łóżeczkiem, to wtedy nam ukradziono ten różaniec, a teraz na półeczce ma przy zdjęciu, bo jest zdjęcie na komodzie przy Marcelince, całe rodzeństwo, jest duży różaniec na okno położony i jest nietknięty. No to... Myślę, że to tak samo, że to jak to było nadniesione, oni też oglądają nas także. Bóg nad nim czuwa. Szczerze nie ma co walczyć. Dokładnie. Z miłością. Tak. Także dziękuję państwu. Jeszcze raz Wojciech Pomorski i Piotr Kwiatkowski byli moimi gośćmi. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.